Hejka, dzisiaj wam pokażę film pod tytułem Wejście do nieba. To jest tylko jedna część, więc kilku części nie ma. Zaczynajmy. Jak moja mama i mój tata mogą tutaj mieszkać? O nie, ile tutaj psów? A raczej dwa. Straszne one są. Nie wiem, boję się. Rufus, Rudy, chodźcie za mną. Rufus. Rudy. Nie bój się mnie. Jak mam się ciebie nie bać? Ha, ha, ha! Muszę chyba iść. Stój, proszę, chodź do mnie. Proszę. Ale dlaczego ja mam na sobie tyle krwi? Będziesz ją miała, dopóki mnie nie wysłuchasz. Dobrze. Słucham cię. Posłuchaj, życie pet shopów jest zagrożone. Ty możesz nim zapobiec. No. Ale jak? Jestem tylko zwykłym pet shopem. Ja prawie nic nie umiem. Umiesz, jesteś najsilniejszą z pet shopów. Dasz sobie radę ze wszystkim. Na pewno nie. Mówię ci, że dasz sobie radę. A jak nie, no trudno. Proszę, jeżeli ty uratujesz życie wszystkim pet shopom, obiecuję, że dam ci spokój. No dobrze. A tymczasem zniknę. Trochę się chyba poruszyłam. Już mi krew nie leci na oczy. Jest. Ale teraz to ja się potrafię teleportować? Jak ja latam? Spokojnie. Ała. Co to było? Ja się boję. Wypełniłaś swoją misję, a raczej jeszcze musisz ją trochę wypełnić, bo zostało ci jeszcze opanować wielkiego C. Wielkiego C? Kto to jest? To jest nasz przywódca, który zachce zawładnąć nami, aniołami. No... Więc co mam zrobić? Jesteś teraz w niebie. Powiem ci teraz, co masz dalej robić. A więc to jedyna rzecz, o co cię poproszę. Musisz zejść pod tą ziemię. Tutaj zaraz będzie portal do nieba. Właściwie idź tam. Tam jest portal do nieba. Ja będę tam na ciebie czekać. A tymczasem zniknę. A ty idź poszukaj. Tam będzie taki wielki klocek. No dobrze, więc znikaj. No dobrze. Rasko się śmierć. Więc... To chyba to. O Boże, jaka głęboka dziura. Raz go się śmierć. Au. O Boże. Tam są chyba jacyś ludzie.
to ty, ale wypełniłaś swoją misję. Teraz poczekaj. Tata? Co ty tu? Tak, jestem wielkim C. Ale to ty, naprawdę? Mówię ci, wypełniłaś swoją misję. Jesteś aniołem. Ja? Aniołem? Spróbuj zabić swojego ojca, wtedy będziesz aniołem na zawsze i będziemy wolni od tego wielkiego C. Ale przecież on już nie żyje. Obiecuję ci, że on tylko tutaj przychodzi, jest żywy. Użyj swojej mocy. Jakiej mocy? Wypełniłaś swoją misję. O nie! Co tam jest? Dziękuję ci. Nie ma za co. Wiesz, to dla nas wiele znaczy. Nie ma za co. Koniec.